Mówiąc dalej, o HBO tutaj już mieliśmy wystąpienie Hanki Kastelicowej, szefowej dokumentu na Europę. Myślę, że to zaś była pierwsza obecność kogoś spoza Polski na naszym forum. I właściwie no tak ten rynek zaczyna coraz bardziej wyglądać, że rynek krajowy się no, zmniejsza i te filmy, które mogą funkcjonować w sposób międzynarodowy, no, mają największe szanse powodzenia, w tym również budżetowego. Bo w koprodukcji można zebrać większy budżet, choćby z tej racji, że różnica finansowa między Polską a Zachodnią Europą jest znaczna, jest więcej jak 1:4 i budżety z udziałem zachodnich partnerów no, gdzieś powiedzmy mogą być 4 razy większe niż budżety polskie. Ale żeby nie przedłużać, to może ja zakończę i jeżeli Państwo będą mieli jakieś pytania takie konkretne, to chętnie odpowiem. Ale jeszcze tak, żeby podsumować krótko odpowiedź na jakie projekty wybierają inwestorzy na pitchingu, to odpowiem tak. Temat może być bardzo lokalny, ale musi być w nim potencjał uniwersalny. Musi być za nim talent rozpoznawalny, czy przez swoje doświadczenie, czy przez wiarę, którą daje mu na przykład producent. Jest bardzo ważna jest pozycja producenta i całe ogarnięcie pakietu produkcyjnego, to co powiedziałam na początku. Ważna jest sieć kontaktów, jaką ma producent i reżyser, jego rozpoznawalność w Europie. Jego to zaufanie, którym się cieszy i to zdobywa się poprzez no, takie długie funkcjonowanie, kontaktowanie się właśnie i wtedy wystarczy na pitchingu czy w czasie pojawienia się na rynku jakby wspomnienie o temacie, nie trzeba pisać długiego scenariusza, on może być krótki, bo jakby działa to całe zdobyte latami czy poprzez jakieś wystąpienie, całe to wrażenie. I last but not least powiem, bardzo ważna jest znajomość języka angielskiego. Taka rzecz drobna, ale bardzo istotna. Mimo, że bardzo się poprawiła znajomość angielskiego wśród nas, to przede wszystkim poprawiła się wśród młodych ludzi, no jednak ciągle jest niedostateczna, a to jest ten język pierwszego kontaktu, bardzo ważny, także to jeszcze dodam. Jako ważny element i na tym zakończę swoje wystąpienie. Chętnie zareaguję na pytania.